Dzień dobry, szanowni państwo. Jeszcze nie tak dawno nie tylko Raciborzan zbulwersowała sprawa powalenia się budowanej czy będącej w budowie zagrody żubrów w Raciborzu, przed którą tu stoimy. I chciałam się z wami podzielić także wynikami kontroli poselskiej, między innymi w tej sprawie dotyczącej budowy tych obiektów. Chcę to zrobić dlatego, że wielu zainteresowanych bezpośrednio chwali się takimi osiągnięciami, zwłaszcza finansowanymi ze środków Lasów Państwowych, i startuje, używa tego w kampanii wyborczej do samorządu, i to głównie samorządu powiatu i samorządu miasta. Otóż chciałabym przede wszystkim zacząć od tego, co tak bardzo bulwersowało też interesujących się tą kwestią, jak wyglądała budowa tej zagrody żubrów i w jakim trybie i za jakie kwoty została przeprowadzona. Otóż zagroda żubrów w budowie będzie kosztować podatników 27 milionów złotych, tak wynika z preliminarza. Pierwszy i drugi etap to jest budowa zagrody żubrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Brzezie. Całkowity koszt etapu pierwszego i drugiego według zawartej umowy to 11 milionów 105, 106 prawie tysięcy złotych i źródłem finansowania są środki własne i fundusz leśny Nadleśnictwa Rybnik, bo na tym terenie powstaje. Ale kolejny etap, etap trzeci, którego częścią jest właśnie ta nieszczęśliwa, niedokończona czy powalona wiata, to prawie 16 milionów złotych, także ze środków Funduszu Leśnego i Funduszu Nadleśnictwa Rybnik. Ciekawe w tym jest to, że być może jest to jakaś korelacja z tym, jak świetnie jest to zaprojektowane i budowane, że porwał to wiatr w czasie, kiedy na tym bądź plac budowy, odgrodzony jak widzicie dość prowizorycznie, odbywało się udostępnianie tej zagrody. Otóż buduje to bez przetargu, to zostało zlecone, spółka Lasów Państwowych, spółka nomen omen Bieszczady z Ustrzyk Dolny. To ta spółka znana powszechnie i w tej sprawie toczone jest już prokuratorskie postępowanie, która miała wykonać za ponad 65 milionów złotych netto sieć billboardów w całej Polsce promujących lasy państwowe, których nieszczęsne szkielety niedokończone gdzieś tam odnaleziono, porzucone. Ale w związku z tą zagrodą to nie wszystko. Zapytałam też, jakie są dodatkowe koszty związane z promocją i z otwarciem tejże zagrody żubrów. I tak, dotychczas na otwarcie samej zagrody żubrów, sekundeczkę, bo tych informacji jest dużo, na otwarcie samej zagrody żubrów wydatkowano nomen omen 144 tysiące złotych netto na uroczystość otwarcia. Na uroczystość otwarcia nieotwartej zagrody żubrów, bo przecież w trakcie budowy. Ale ważne, że odbyło się to tuż przed wyborami parlamentarnymi. Ale na reklamę zagrody żubrów, także billboardową, wydano dodatkowo prawie 76 tysięcy złotych netto na tęże reklamę. Sądzę, że nie są to wszystkie wydatki, bo zestawienia tych drobnych jeszcze nie ma. Ale nic to dziwnego, bo w roku wyborczym, do wyborów parlamentarnych, wyborów, w których tymi osiągnięciami Lasów Państwowych, tym to zagrody żubrów, firmowały osoby związane bezpośrednio, pan poseł Woś z Suwerennej Polski, bezpośrednio obecny kandydat do
Rady Powiatu i kandydat, słyszeliśmy, na starostę, szef biura poselskiego, pan Szrot. Wydano na rozmaite eventy i pikniki, wydano moment, zaraz Państwu podsumuję. Tylko z razem z nadleśnictwem Rybnik ponad 1 600 000 złotych. Na piknik na przykład, służb mundurowych, i współpracę z telewizją, na organizację warsztatów żubrowych jeszcze też wydano dodatkowo 7 tysięcy netto. Na kolejne pikniki służb mundurowych 132 tysiące, 125 tysięcy. Na piknik drewno, surowiec naszych czasów, wydano ponad 100 tysięcy. W sumie łącznie 1 524 736 zł netto ze środków częściowo nadleśnictwa, częściowo centralnego instytucji centralnej promocji lasów państwowych za tą zgodę. Ale mamy jeszcze ciekawsze kwestie związane także z tymi osobami, które obecnie kandydują do samorządu powiatowego i które mienią się właśnie promotorami Raciborszczyzny. Otóż ciekawe jest to, czym chwalił się obecny kandydat do powiatu, pan Szymon Szrot, który był dyrektorem biura Michała Wosia poselskiego i którego sam poseł Michał Woś uznał za inicjatora, promotora i autora tejże inwestycji tak świetnie realizowanej. Pan Szymon Szrot został zatrudniony w tejże zagrodzie żubrów i brał udział w takim naborze zewnętrznym, o który zapytałam w kontroli, i ten nabór zewnętrzny, o którym w zasadzie nikt nie wiedział, ale bo nie został upubliczniony, nikt przynajmniej o tym nie wiedział, ale zgłosiły się cztery osoby, z których tylko pan Szymon Szrot spełniał warunki zatrudnienia. Jakież to były warunki zatrudnienia? Otóż warunkiem było niezbędne wymaganie to wyższe wykształcenie bezkierunkowego, jakiegokolwiek wymagania, ale było wymaganie ukończenia studiów Master of Business Administration, ale żadnych leśnych wymogów, ani żadnego wykształcenia zootechnicznego, na co by wskazywało to stanowisko. Co ciekawe, po zmianie nadleśniczego pan Szymon Szrot został zaproszony do rozstania się za porozumieniem stron i na szczęście. Ale ja jednocześnie zapytałam, jakie były planowane zatrudnienie w tej jednostce, jaką ma formułę, jakie wymagania są. I te wymagania mi zostały przekazane jasno sprecyzowane. Wykształcenie wyższe leśne lub zootechniczne, odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Żadnego z tych kryteriów pan Szymon Szrot nie spełniał. Nie spełniał nawet tych kryteriów, tam przewidywane są docelowo 4 osoby do pracy, nawet tych pomocniczych funkcji. Ale ciekawe, bo rzecz nie skończyła się tylko na tej osobie blisko związanej z suwerenną Polską i obecną kandydatką też, bo otóż pani Beata Maria Woś też kandydowała, brała udział w naborze zewnętrznym. Ten nabór został przez nowego nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik 12 lutego unieważniony. Pani Beata Maria Woś, prywatnego żona posła Wosia, o ile się nie mylę, i nie zauważyłam, żeby spełniała
jakiekolwiek merytoryczne kryterium, które zostały w tej instrukcji regulaminie organizacyjnej tej zagrody przewidywane. Ciekawe, interesujące. Wszystkie drogi, jak wyraźnie wskazuje poseł Woś, który firmuje komitet do wyborów do powiatu, prowadzą do Wosia i współpracowników bądź osób związanych. Mówię o tym dlatego, że chcę powiedzieć, że też także dosłownie te drogi prowadzą, wszystkie drogi prowadzą do Wosia, bo poseł Woś ogarnął budowę za kilkanaście milionów, jedną z najdroższych arterii 8-kilometrowych w naszej okolicy, przy której jest ta zagroda Żubrów, ale z której też jest dojazd do posiadłości Michała Wosia w Kobyli. Ale oprócz tego ze środków nadleśnictwa Rybnik jako jedyne zostały wyremontowane trzy drogi powiatowe, które stanowią, jak się mogę podzielić, które stanowią tak naprawdę obwodnicę i dojazd do Kobyli. To są niebagatelne kwoty, nie mające nic wspólnego z gospodarką leśną. Nie stanowią też, jak czasami to tłumaczono, dróg transportu drewna. I to są niebagatelne kwoty, bo możemy, mogę tu zaraz przytoczyć te wyniki kontroli. Jak to wygląda, na przykład przebudowa drogi powiatowej Łańce-Pstrążna 1 900 000, modernizacja drogi powiatowej od właśnie tej drogi, którą ogarnął poseł Woś, przez miejscowość Łańce wynosi 1 240 000 zł. Następna droga powiatowa od tej drogi właśnie, którą ogarnął minister Woś do Kobyli, gdzie ma swoją posiadłość, za 1 789 000 zł. Co jeszcze odkryjemy? Dalsze informacje o inwestycjach lasów państwowych, które nie mają nic wspólnego z lasami państwowymi, z gospodarką leśną i które pochodzą z ogromnego, można powiedzieć, nieuzasadnionego, masowego wyrębu drewna. Te wszystkie inwestycje, które ogarnia poseł Woś, ludzie suwerennej Polski, także kandydujący leśni, były nadleśniczy ród raciborskich, to są miliony, miliony złotych, ale też hektary czy dziesiątki hektarów wyciętego na ten cel lasu, co bulwersuje bardzo całą społeczność, cały nasz naród. W tej sprawie będą kierowane i już są kierowane w ramach także audytu, który przeprowadzają Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, zawiadomienia także do organów ścigania bądź do badania dalszego. Kontrole są jeszcze w trakcie realizacji i dowiemy się, jak ogarnia się za nasze pieniądze kosztem naszej przyrody, kosztem zdrowego rozsądku i przyzwoitości, jak ogarnia się kampanie wyborcze piknikami, gospodyniami wiejskimi, fajerwerkami, tak jak mówię, na leśny dzień sołtysa, kobiety są z lasu, drewno jest z lasu i tym podobne. Wydawałoby się komiczne przedsięwzięcia, gdyby one nie były tak nieprzyzwoite i tak bezsensowne tak naprawdę, bo to niczego nie buduje, oprócz oczywiście kampanii wyborczej i popularności. Przypomnijmy, dziesiątki tysięcy złotych za billboardy z żubrami, za warsztaty, 150 tysięcy złotych za otwarcie nieotwartej i niezbudowanej zagrody żubrów, które dopiero co się zawaliła. To strach pomyśleć, co się będzie działo z dalszymi inwestycjami, bo przypomnijmy, że jakoś tak jest szczęście, że inwestycje w Raciborzu, które reklamuje i które sobie przypisuje poseł Woś, który firmuje komitet wyborczy do powiatu, jak na przykład Stara Winiarnia, to jakoś tak się zawaliła, zaraz na drugi dzień zagroda się zawaliła. No ja się boję o więzienie, boję się o stary szpital i parę innych przedsięwzięć. Trzymajmy kciuki, żebyśmy uszli cało z tego przedsięwzięcia i dobrze wybrali
ludzi, którzy będą dbać rzeczywiście o powiat, o nasze pieniądze i naszą przyszłość. O kontrolę się zwracam od dłuższego czasu, poprzedniej kadencji także, za poprzedniej władzy sprawowanej przez, tak naprawdę przez suwerenną Polskę w Lasach Państwowych i zawłaszczonych totalnie przez tę formację polityczną, otrzymałam albo brak odpowiedzi, albo odpowiedź pod tytułem, że nie jest to informacja publiczna, mimo że jednostka jest publiczna, że nie są to pieniądze publiczne, mimo że są to pieniądze publiczne, bo pochodzą przecież z naszego dobra narodowego w postaci lasów państwowych. Nie mogłam się dowiedzieć niczego, ba, tenże nadleśniczy, który tak hojnie finansował między innymi to z Rybnika, w korespondencji ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zobowiązującą go do udzielenia informacji w trybie informacji publicznej, dotyczącej właśnie promocji z udziałem drzewek i liścików od posła Wosia, odpowiedź dostałam od poczty. Cytuję, adresat nie podjął korespondencji. W regionalnej dyrekcji lasów, generalnej, regionalnej odpowiedniej dyrekcji lasów państwowych, a także w tych dwóch nadleśnictwach. To się dzieje, się działo w wielu innych nadleśnictwach. Niektórzy nadleśniczowi odwołani albo zagrożeni odwołaniem właśnie udali się do kandydowania, żeby mieć ochronę. Jako radni mieliśmy przykład, jak pełniący obowiązki dyrektora generalnego Kubica miał chwilową ochronę przed odwołaniem, bo był radnym sejmiku, więc za tym przykładem. Że mieliśmy informację, że taka jest polityka, a niektórzy nagle zapołali chęcią do wojska, żeby się uchronić przed tym, żeby utracić takie intratne stanowiska, na przykład właśnie pełniący obowiązki przez wiele lat generalnego dyrektora Lasów Państwowych i radny sejmiku, nagle w grudniu zapisał się do WOT-u i tym sposobem jego uposażenie w 100% jest chronione do połowy 2015 roku. Którzy się zapisali do WOT-u jest niemało i wśród nich jest także były dyrektor regionalny dyrekcji katowickiej, więc odkrywamy jeszcze dalsze sposoby uchronienia się przed zmianą. Zwłaszcza tych, którzy się nie wykazywali kompetencją, a trzeba powiedzieć, że polityka kadrowa w Lasach Państwowych za władzy Solidarnej Polski, a potem Suwerennej Polski, nie respektowała kompletnie kompetencji osób i te awanse były czysto polityczne, więc z powodu braku kompetencji mogli się liczyć z odwołaniem i to następuje. Ten audyt w Lasach Państwowych jeszcze nie dokończony jest porażający, to się w głowie nie mieści. A przypomnę, że to zatrudnienie jest niezwykle intratne, leśnicy zarabiają niemało, jest to grupa zawodowa, która budżetowa de facto, chociaż formalnie nie jest to budżet, ale finansowany ze środków publicznych i z bardzo takim pewnym zatrudnieniem, to są najwyższe w budżetowce wynagrodzenia. Nadleśniczowie, dyrektorzy regionalni, generalni są ogromne pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, gdyby wliczyć w to także te świadczenia rzeczowe, które możliwość wykupu leśniczówek za niewielkie pieniądze, rekompensata za sorty mundurowe, mnóstwo ten zakres kafeterii i ochrona stosunku pracy jest tak wielka, że jest to jeden z najlepszych i opłacanych funkcji w tej sferze publicznej i tu jest trzymanie się jak tylko się da i wszelkimi metodami najwyraźniej utrwalanie tej możliwości. A tak jak mówię, Lasy Państwowe stały się skarbonką polityczną, partyjną jednej formacji politycznej. Mówią zorientowani, że w związku z tym, że Zjednoczona Prawica, czyli PiS, bo z tej listy startowały te grupowania, nie podzielił się subwencją, dając w użytkowanie takie intratne działki Suwerennej Polsce. Lasy Państwowe, Fundusz Sprawiedliwości, innym
innym rozmaitym koalicjantom inne działki. I tak to wygląda. W tym świetle wyglądają te dary Lasów Państwowych na drogi powiatowe. Nie wiem, skojarzenie mam takie, mam nadzieję, że to nie będzie jakoś sądowo wykorzystane, ale to jakby wygląda, jakby była propozycja nie do odrzucenia. I tak mi się to układa w głowie. Z jednej strony się cieszę, bo mamy te drogi, ale z drugiej strony coś tutaj się, nie wiem, jakoś dziwnie klei. Znaczy klei na zasadzie, nie jest to transparentne. Sprawiedliwości. Nikt nie mówi, że strażakom nie są potrzebne wozy strażackie. Sama zresztą, ale w konkursach i wtedy bardzo przejrzystych. Wręczałam kluczyki do samochodów strażackich i nie tylko, i to na dużo większą skalę niż z Funduszu Solidy Sprawiedliwości, tylko że z mniejszym może oprzyrządowaniem medialnym, ale czy gospodyniom wiejskim, czy nie są potrzebne garnki? Są potrzebne, tylko akurat nie kosztem pieniędzy, które powinny trafić, i taki jest ich cel, do pokrzywdzonych przestępstwami, bądź nawet, jeśli to jest tak tłumaczone, przeciwdziałać przyczynom przestępczości. I to trudno naprawdę się doszukać, czy na przykład festiwal, czy jakiś występ, koncert piosenki religijnej służy i w jaki sposób przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości. Jakie to są te przyczyny, którym przeciwdziała ten koncert? Być może wysokiej klasy i bardzo potrzebny piosenki religijnej bądź innych przedsięwzięć. Szeroko jest to komentowane, słyszymy to wiele razy. Także to są tego typu niestety nietransparentne kryteria. Przecież na te pikniki też nie było naborów, prawda? Finansowane przez Lasy Państwowe. Sztuczna trawa na boiska, na LZS-y. Ta lista jest dużo, dużo dłuższa. Ja w tej chwili się skupiłam wokół tej zagrody, żeby popatrzeć, do czego to prowadzi i czy to ma sens, prawda? I jak się konkuruje wtedy? Zwłaszcza, że te argumenty, jak się rozejrzymy po billboardach kandydatów, to one są nieustannie w kampanii wyborczej wykorzystywane. To jakby ktoś z własnej kieszeni je wykładał, a nie z naszej kieszeni i kosztem naszych lasów i kosztem na przykład pokrzywdzonych przestępstwami.